Witajcie drodzy. Kolejny odcinek klasycznej przygody i tym razem model. Ponieważ pasja do motoryzacji zaczęła się zanim człowiek zaczął jeździć samochodem. W związku z tym na początku były to modele. No i tutaj przed wami Ford Sierra Cosworth. O, Ford Sierra w wersji cywilnej był następcą modelu Taunus. Jego produkcja zaczęła się w połowie mniej więcej 1982 roku. No i na bazie tej zwykłej Sierry powstawały, tak jak w przypadku Forda Escorta, powstawały samochody rajdowe. Ten, słuchajcie, który tutaj widzicie, Ford Sierra RS Cosworth, pochodzi z 1988 roku. Jest to replika samochodu, którym startował Carlos Sainz, późniejszy po 2 latach mistrz świata właśnie z Toyotą. O, tutaj zresztą mamy też Toyotę. Zobaczcie Carlosa Sainza, na którym Carlos zdobył mistrza świata. No a w mistrzostwach świata przed tym, zanim zdobył mistrzostwo w Toyocie, jeździł właśnie tylnonapędowym Fordem Sierra Cosworth. Ten Ford Sierra ma szczególnie znaczenie dla nas, ponieważ, jak pewnie wiecie, tym właśnie samochodem jeździł w Polsce nasz nieodżałowany Marian Bublewicz. Wielokrotny mistrz Polski, wicemistrz Europy z 1992 roku. Właśnie też jeździł w Polsce w barwach Marlboro, oczywiście taką Sierrą Coswortem. Ten konkretny samochód, on ma oczywiście tablicę również nawiązujące do oryginału. To jest D373TAR. I możemy sprawdzić, co z tym samochodem się działo na stronie EWRC. D373TAR. Możemy sobie ten samochodzik znaleźć. D373TAR wpisuję. No i co? Coś mi nie chce znaleźć. Może ze spacją wpiszę. Coś mi nie chce znaleźć. No nic. Zaraz się tutaj z tym pobawimy. Ford Sierra właśnie w tych barwach Ford Motorsport był znany między innymi też z tras rajdów w Anglii, między innymi takim samochodem Jimmy McRae, czyli ojciec Colina McRae'a, zdobywał tytuł mistrza Wielkiej Brytanii, jak i sam Colin też jeździł tym samochodem, jak i też jego brata Lister jeździli tymi samochodami w czempionacie rajdów w Anglii. Sierra RS Cosworth była produkowana w latach 86-92, to jest rocznik, to jest pewnie mniej więcej 86-87, bo to jest rajd 88, rajd 1000 jezior. No i oczywiście jego konstrukcją zajął się Ford Motorsport. Początkowo oczywiście Sierra była dostępna jako właśnie 3-drzwiowy liftback. Od 1988 roku już jako 4-drzwiowy sedan. Jak pamiętacie, pewnie też taką 4-drzwiową Sierra Coswortem jeździł w rajdach m.in. François Delecour, ale też nasz Marian Bublewicz. Tylko wersja 4-drzwiowa miała już napęd na 4 koła, chociaż bywały też wersje tylnonapędowe. Natomiast w tym nadwoziu 3-drzwiowym Sierra była tylko i wyłącznie tylnonapędowa. Silnik, oczywiście turbo doładowany, czterocylindrowy, DOHC,
zaprojektowany przez Cosworth'a, stąd nazwa Cosworth przy nazwie tego modelu. Do 1989 roku bodajże napęd był przenoszony na tylną oś, natomiast lata 90-92 to już jest Sierra czteronapędowa i tam już wtedy był to samochód dużo bardziej konkurencyjny, zwłaszcza na nawierzchniach szutrowych. Mam tutaj też taką Sierra, chociaż ona nie jest faktycznie tematem tego dzisiejszego filmu, ale skoro już jesteśmy przy Sierrach, to zobaczcie, tutaj mamy model, pokaż tak z góry, Michałku. O właśnie, to jest czteronapędowa, czterodrzwiowa już, a więc nieco dłuższa Sierra Cosworth. Tak. Co możemy powiedzieć jeszcze o Cosworthie? Ten model prezentowany tego trzydrzwiowego nadwozia to jest oczywiście, jak i ten czterodrzwiowy, Sierra Cosworth w grupie A, czyli takie powiedzmy późniejsze WRC, czyli najbardziej topowy sprzęt. Oficjalnie ten silnik dysponował około 300 końmi mechanicznymi, ale jak dobrze wiemy, te silniki tutaj w autach rajdowych sięgały nawet do 400 koni. Nawet były mocniejsze w tych tylnonapędowych Cosworthach, Sierrach niż w Sierrach tych czterodrzwiowych z napędem na 4 koła. W roku 1988 w ogóle Sierra przeszła gruntowną modernizację. No i też Cosworth, RS Cosworth się zmienił. I wtedy właśnie w 1988 roku dotychczasową odmianę, tą trzydrzwiową, zdecydowano się zastąpić czterodrzwiowym sedanem. Tak, no i trzydrzwiowy Cosworth to turbo doładowanie Garrett, 4 zawory na cylinder do OHC, tak jak mówiłem, 1993 cm3 moc, pojemność silnika, elektroniczny wcisk paliwa, stopień sprężenia 8.0 do 1, moc maksymalna seryjnego samochodu, seryjnej Sierry Cosworth, 204 konie, no i osiągi 6.8 do 100 na godzinę, prędkość maksymalna 230. Powstała też Sierra RS 500, no i ta Sierra RS 500 miała już 227 koni, no i 6.1 do setki. Natomiast Cosworth 4x4 seryjny miał 220 koni, no i oczywiście też turbo doładowany czterocylindrowy silnik dwulitrowy, no i 5,6 do setki. Tym samochodem w rajdzie Tysiąca Jezior 1988 roku Carlos Sainz zajął bodajże szóste miejsce. Zaraz spróbuję tutaj Carlosa wygooglować. No i razem z pilotem Luisem Moya, którym później Carlos jeździł wiele lat, zajęli dość takie przyzwoite miejsce w tym rajdzie. Zobaczcie, drodzy, to jest model akurat firmy XO. Firma XO w ostatnim czasie wykonuje dość fajne i wierne repliki samochodów. Może pokażmy tam XO. To jest akurat Solido Sierra. Tutaj mamy XO Ford Sierra, Ford Escort Cosworth, czyli następca Sierry. Tutaj mamy też Escorta Cosworth'a. No i też XO Toyota Celica. Natomiast ten model tutaj Sierry Cosworth na 4x4 to jest już marka Otto. To jest już Otto. Może zróbmy kilka zbliżeń na tą Sierrę trzydrzwiową. Zobaczcie, drodzy, jak ona jest ładnie wykonana.
Oryginalne malowanie, oryginalne naklejki, Motorsport Parts. Mamy na dachu antenkę. Mamy z tyłu, zobaczcie, koło zapasowe. Tablica rejestracyjna oczywiście też się zgadza, tak jak i te plakietki z rajdu. Zobaczmy z góry na koło zapasowe. Tak, w środku oczywiście jest klatka bezpieczeństwa. Zobaczcie. W środku jest klatka bezpieczeństwa. No i samochód jest też w związku z tym, że rajd Tysiąca Jezior to jest rajd szutrowy, więc jest na szutrowym ogumieniu. Czyli ilość cali, jeśli chodzi o wielkość felgi, nieco mniejsza niż na autach do jazdy po asfaltach. No i też profil opony jest wyższy w związku na tą nawierzchnię szutrową. Zobaczcie, też bardzo fajnie odzwierciedlono również z tyłu chlapacze z napisem Ford, wydech, a również te haki z tyłu do wyciągania auta. No i Sierra Cosworth najbardziej się charakteryzuje właśnie tą ogromną płetwą z tyłu. Ten ogromny spoiler z tyłu to jest część charakterystyczna Sierry Cosworth. Co ciekawe, też ten ogromny spoiler, chociaż zniknął w wersji czterodrzwiowej, to później pojawił się w Escorcie Cosworthie. Tak, tu uważajmy na antenkę. Model XO jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie wykonany, chociaż nie posiada otwieranych elementów. Posiada dużą dbałość o szczegóły. Natomiast nie jest to model topowy, bo na przykład pokażmy tutaj zapinki na masce. Te zapinki, zobaczcie, są malowane. No i nie jest to coś, co byłoby jakimś takim oddzielnym elementem. Ale na przykład już te kratki, którymi w oryginalnych samochodach wydostawało się gorące powietrze, tutaj też są naprawdę fajne, na fajnej jakości. Zgadza się natomiast oklejenie tego samochodu, to jest dokładnie to oklejenie, którym właśnie jechał Carlos Sainz w rajdzie Tysiąca Jezior w roku 1988. I teraz, żeby Wam to udowodnić, właśnie szukam w internecie zdjęć tego samochodu. I zobaczcie, tutaj mamy między innymi tą Sierrę, która jest tym modelem, ale zobaczcie, mamy tutaj też tego Forda Sierrę w akcji. To jest akurat nie ten rajd, bo tutaj mamy numer 11, a na samochodzie mamy numer 14. W związku z tym musimy poszukać, gdzie będziemy mieli numer 14. Mamy 12, 11, ponieważ Carlos Sainz jeździł z różnymi oczywiście numerami w poszczególnych rajdach, ale za chwilę Tysiąc Lakes, może wpiszę, będzie łatwiej. Czyli Tysiąca Jezior. Aha, mam! Zobaczcie. To jest właśnie ta Sierra z tego rajdu, fruwająca. Widzicie? Jak to się pięknie tutaj auto prezentowało. Zaraz Wam pokażę może jeszcze jakieś zdjęcie z tego rajdu. Rajd Tysiąca Jezior z 1988 roku. No niesamowita historia. Tak, tutaj mamy znowu też ten samochód. To jest właśnie ten model. Zobaczcie, też ma te czerwone wstawki przy reflektorach, z przodu te same kolory,
Może porównajmy sobie. To jest ten właśnie samochód. A więc producenci, słuchajcie, modeli bardzo skrupulatnie podchodzą do oklejenia tego samochodu, do tego, żeby on był jak najbardziej zbliżony w tej specyfikacji do tej, którą chcą zaprezentować, czyli tutaj 88 rok, rajd 1000 jezior. Stąd mamy tutaj opony szutrowe, stąd mamy tutaj też ten numer 14, bo z takim numerem wtedy Carlos Sainz jechał w tym rajdzie. No i ta dbałość o szczegóły jest tutaj naprawdę wielka. Zobaczcie, tutaj mamy znowu tą Sierrę latającą tym razem. Też numer 14, czyli to jest też ten właśnie Ride 1000 Lakes Rally. 26-28 sierpnia 88. No dobrze, a sprawdźmy wyniki wobec tego. Jakie Carlos Sainz w tym rajdzie odniósł wyniki? Czy osiągnął metę rajdu, czy nie? Już sprawdźmy. Results mamy. Carlos Sainz, 14, Ford Sierra RS Cosworth, klasa A8. Wyniki. I klikam tutaj na wyniki. I słuchajcie, ten rajd w 88 roku wygrał Marku Allen na Lancia Delcie Integrale. Natomiast Carlos, dobrze pamiętałem, był 6 właśnie w Fordzie Sierra Cosworth. Ale przed nim był 5 Stig Blomqvist, słuchajcie, też na Sierrze Cosworth. No. No i tutaj bardzo mała różnica jest do Blomqvista. 11.03 stracił do zwycięzcy Blomqvist, a Carlos Sainz 11.12. Także naprawdę bardzo, bardzo mała różnica, jeśli chodzi o to. Drugi w rajdzie 1000 jezior 88 był Mikael Eriksson na Delcie Integrale, a trzeci Didier Auriol na Sierrze RS Cosworth. Co ciekawe, tam słuchajcie, mamy Sierrę RS Cosworth. Tylko że marki Solido, więc no troszeczkę inny model, trochę inaczej wykonana, z rajdu Tour de Corse 87, gdzie właśnie za kierownicą siedział Didier Auriol, późniejszy też mistrz świata z 94 roku i też podobnie jak Carlos Sainz z Toyotą. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, to dawajcie łapki w górę, subskrybujcie. Chętnie dowiem się też, czy podoba wam się taki odcinek jak ten, to będziemy nagrywać ich więcej. Napiszcie też, co myślicie o tym modelu, akurat firmy XO, Sierry Cosworth. No i czekając też na wasze opinie i komentarze, do następnego razu. Hej!